warto pić minimum 2 litry wody dziennie. Z pewnością słyszałeś o tym wielokrotnie. Ale co zrobić, żeby skutecznie uczyć zdrowych nawyków? Najpierw siebie, a później swoich uczniów. Co zrobić, aby to nie była tylko powielana, zasłyszana prawda, która nie ma przełożenia w konkretne przekonanie? Polecam Ci zastosowanie metafory stołu. Blat to nasze przekonanie. I teraz, jak ono jest mocne, jak mocno jest zakotwiczone w naszej głowie, zależy od tego, ile nóg ten stół posiada. Jeżeli ma 4 konkretne, solidne filary, to przekonanie jest w stanie nas przenieść w życie, w którym my to przekonanie będziemy wyżywać na co dzień. Co to znaczy? Jeżeli ja tylko słyszę o tym, że warto tę wodę pić, ale nie wiem dlaczego, to kiedy słyszę to po raz kolejny, mój mózg uznaje, że to już wie i po prostu proszę o następną prawdę. Nie wiem dlaczego, nie zastanawiam się, nie wgłębiam, ponieważ nie mam do czego sięgnąć, nie mam takiej wiedzy. Ale kiedy my powiemy naszym uczniom 4 konkretne prawdy, dlaczego warto właśnie po tę wodę sięgać? Dlatego, że mózg składa się w 70% z wody. Dlatego, że woda pomaga konsolidować procesy uczenia się w naszym mózgu. Dlatego, że woda pomaga nam redukować zmęczenie. Dlatego, że woda wypłukuje toksyny z naszego organizmu i redukuje stres. Metaforę tę wzięłam z książki Obudź w sobie olbrzyma. Książka jest bardzo stara, ale serdecznie Ci ją polecam. Z wielu względów. Znajdziesz w niej inspirację do Twoich lekcji, ale znajdziesz także inspirację do tego, aby zadbać o siebie i zadbać o swój dobrostan. Dlaczego? Dlatego, że teraz mówimy tutaj o tym, jak uczyć zdrowych nawyków. No więc zaczynając od siebie. 4 filary energii nauczyciela. Przede wszystkim fizyczna, emocjonalna, mentalna i duchowa. 4 filary energii nie tylko nauczyciela, ale w ogóle człowieka. Jeżeli my o te 4 filary zadbamy, to wtedy ten nasz dobrostan będzie we właściwym poziomie, w harmonii i balansie, o jaki nam chodzi. Być może zadajesz sobie pytanie, dlaczego warto o ten dobrostan zadbać, czy to nie jest jakiś zbytek? Otóż powiem Ci, zbuduję w Tobie konkretne przekonanie. Blat to ten dobrostan, na którym możesz budować kolejne etapy, czyli dobrostan Twoich najbliższych, a później też Twoich uczniów. I teraz Twój blat powinien stać na 4 konkretnych filarach. Powiedziałam Ci, że są takie 4 filary energii nauczyciela czy energii człowieka, ale teraz też podam Ci konkretne 4 powody, dla których warto, aby każdy nauczyciel zadbał o swój dobrostan. Mianowicie, kiedy posiadamy taki optymalny poziom dobrostanu, przesuwa się granica stresu. To jest bardzo ważny argument w pracy z ludźmi w ogóle. Jesteśmy w stanie po prostu więcej znieść i dłużej zachowujemy spokój. Druga noga to dobrostan powoduje, że mamy też o wiele szerszy zakres inteligencji emocjonalnej. Jesteśmy w stanie zrozumieć drugiego człowieka na wyższym poziomie i mamy większą responsywność. Trzecia noga. Dobrostan zapobiega wypaleniu zawodowemu, co w naszym zawodzie zdarza się bardzo często, mimo tego, że może wypieramy to z naszej głowy, wstydzimy się tego nadal. Choć nie powinniśmy, bo osoby, które są najbardziej zaangażowane, właśnie wtedy są narażone na wypalenie zawodowe, ale jesteśmy w stanie się przed tym obronić. I czwarta, ostatnia noga, ostatni argument, myślę, że koronny. Dobrostan wyzwala kreatywność, czyli coś, co w naszej pracy jest bardzo ważne i przyspiesza znacznie naszą produktywność i jakość naszych lekcji. Zatem, jeżeli nie przekonuje Cię jeszcze to, aby zadbać przede wszystkim o siebie, to myślę, że ten ostatni filar będzie bardzo przekonujący, ale to już jest ostatni etap budowania dobrostanu. Najpierw należy zadbać po prostu o te kolejne, pierwsze, po to, aby siebie zbudować i wtedy dopiero możemy zadbać o swoje otoczenie. Być może nieraz już próbowałeś o ten swój dobrostan nauczycielski zadbać, Być może miałeś takie postanowienie albo taką myśl w ubiegłym roku. Przekonałeś się o tym, że baterie należy doładowywać systematycznie, ale do tej pory jeszcze nie znalazłeś najlepszego sposobu na to, aby tego dokonać. Mam dla Ciebie fragment z tej książki. Konsekwentnie wykonuj raz powziętą decyzję, ale nigdy nie upieraj się przy sposobach jej realizacji. Jeżeli już podjąłeś jakąś decyzję, na przykład kim chcesz być w przyszłości, nie pozwól, by środki przeszkodziły Ci w realizacji celu. Chodzi o rezultaty. Zbyt często decydujemy się dążyć do osiągnięcia określonego celu, idąc najlepiej znaną nam w danej chwili drogą. Rysujemy mapę i po drodze nie zwracamy już uwagi na inne możliwe trasy. Nigdy nie bądź w tym uparty. Pielęgnuj sztukę giętkości umysłu. Być może do tej pory starałeś się ten dobrostan zbudować samodzielnie. O pewną wiedzę już, którą masz, o to, że wiesz, w jaki sposób to zrobić, ale nadal robiłeś to w pojedynkę i do tej pory nie udało Ci się zbudować takiego satysfakcjonującego poziomu. Mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Mianowicie, od 2018 roku opiekuję się wyzwaniem, które wymyśliłam specjalnie dla grupy nauczycielskiej, mianowicie FitBelfer. W tym roku wystartowało ono pod odsłoną FitBelfer 2021 Wygraj swój dobrostan. Właśnie zakończyliśmy sezon zimowy, który trwał od stycznia do marca. W kwietniu otwieramy sezon wiosenny. Nabór na to wyzwanie wiosenne, na kwartał wiosenny trwający od kwietnia do czerwca właśnie się rozpoczął i możesz dołączyć do naszej grupy. Nasza grupa liczy ponad 80 nauczycieli i w tej grupie mamy także takich fitbelferów zaprawionych, którzy są już z nami od roku 2018, ale są też tacy nauczyciele, którzy dołączyli do naszej grupy dopiero w tym roku w styczniu. Z pewnością będą też tacy, którzy dołączą dopiero razem z Tobą właśnie w marcu i wystartujemy wspólnie w kwietniu w walce o nasz dobrostan, w wygrywaniu naszego dobrostanu. Dlaczego to jest takie ważne, że jesteśmy tam wszyscy razem? Dlatego, że jest to grupa zupełnie inna niż te nauczycielskie, które znasz do tej pory. Tam nie dzielimy się różnymi inspiracjami na lekcje, żadnymi scenariuszami, pomysłami, rozwiązaniami. Tam dbamy o siebie, o nasz dobrostan. I dobrostan, który jest zbudowany właśnie na tych 4 konkretnych filarach. Dbamy o naszą sferę fizyczną, emocjonalną, mentalną i duchową. I jesteśmy tam wszyscy razem, mamy wspólne cele. Chociaż każdy jest trochę na innym poziomie i to też jest wspaniałe, że każdy się rozwija tam w swoim tempie, każdy ma tam swoje cele, ale także mamy konkretną jedną drogę, która nas prowadzi i mamy takie serce i taką oś, którą każdy musi spełnić, mianowicie wykonanie 4 treningów półgodzinnych w tygodniu, minimum 30-minutowych. Są to treningi, które mogą być w dowolnej aktywności fizycznej. To znaczy, mamy osoby, które spacerują, mamy osoby, które ćwiczą fitness, mamy takie osoby, które trenują pływanie, które morsują, mamy biegaczy, mamy maratończyków, mamy takich, którzy chodzą z kijkami. Po prostu można robić to, co kochamy, to, co nam służy, to, co jest wpisane do naszej codzienności i to, co nam jest najłatwiej wykonać. To jest najważniejsze, żeby po prostu ten plan, który mamy, wykonać, a nie zakładać sobie rzeczy, które będą dla nas bardzo trudne do zrobienia w codzienności. Bardzo dużo czasu poświęcamy na naszej grupie właśnie temu, aby najpierw samemu siebie zbadać i dowiedzieć się o sobie jak najwięcej. Dlatego, że wierzymy, że samoregulacja idzie przed samodyscypliną. I tylko wtedy jesteśmy w stanie zrealizować nasze założone cele, jeżeli siebie poznamy, zobaczymy, w jakich schematach działamy, co służy nam, co jest możliwe w naszej codzienności, jaką mamy architekturę przestrzeni, jaki mamy plan dnia i co jesteśmy po prostu w stanie wpisać w taki sposób, żeby te piwonie, które przyświecają wiosennemu wydaniu, sadzić w codzienności faktycznie. nie tylko o nich myśleć, marzyć i pragnąc takiej codzienności, w której dzieje się coś pięknego, w której realizujemy nasze marzenia, ale takich, w której faktycznie krok po kroku robimy jakieś małe przesunięcia do przodu. Bo my tutaj bardzo dbamy o nawyk, o to, żeby taką metodą Kaizen powolutku dążyć do celu, który sobie stawiamy. Osoby, które dołączyły w styczniu, nie mogą wciąż uwierzyć, że po prostu zdołały podołać temu wszystkiemu, co się podczas wyzwania działo, i są w szoku, że przeszły taką drogę. Pomimo tego, że w trakcie wcale nie było to aż tak bardzo męczące i aż tak bardzo niemożliwe do zrobienia, dlatego że właśnie było podzielone na małe kroki. I my tam dbamy o rozmaite nawyki, rozmaite. Mamy rozpisane to wszystko w konkretnej grze, dlatego właśnie mamy takie hasło w naszym wyzwaniu: wygraj swój dobrostan. Wszystko jest punktowane, każdy może osiągnąć poziom, jaki tylko zapragnie. Możemy budować nawyki takie, które każdemu z nas się po prostu wymarzą, wymyślą, które są nam potrzebne do realizacji określonego celu. A cele wyznaczamy na podstawie naszych życiowych wartości. Nie jest to jakoś z góry wszystko narzucone. Jedynie ten trzon, a mianowicie 4 treningi po 30 minut, to jest minimum, które musimy wykonać. I czasami są takie tygodnie, że nawet największe fajterki po prostu mają taki słabszy tydzień i zrobią tę minimalną ilość. I to jest też w porządku, dlatego że życie często pisze swoje scenariusze, ale jeżeli my sobie wytrenujemy pewne nawyki, to nie polegniemy. Zrobimy mniej, ale idziemy ciągle do przodu. Może wolniej, ale idziemy. I to jest niesamowite, że po 3 miesiącach jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. Przede wszystkim mentalnie. Jesteśmy, po prostu mamy zbudowaną taką wewnętrzną siłę, że wiemy, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy zrobić, pomimo tego, że na początku nam się wydają one bardzo duże. Zachęcam Cię do tego, abyś przeczytał, przeczytała wszystko, co dotyczy wyzwania wiosennego. Wszystko jest opisane tutaj na blogu. Możesz zobaczyć w linku poniżej. A jeżeli już oglądasz ten film na blogu, no to po prostu widzisz, jak to wygląda, co należy zrobić. Weź życie w swoje ręce, zacznij działać. Nie jest to wyzwanie, które jest na cały rok, ale podejmujesz wyzwanie na wiosnę. Na pewno masz takie myśli w głowie, że przydałoby się coś zrobić dla siebie, jakieś takie porządki, nie tylko w mieszkaniu, ale przede wszystkim w swojej głowie, w swoim życiu. Wziąć się może za plany, które zawsze odwlekałeś, odwlekałaś i były gdzieś na szarym końcu, a teraz niech po prostu one staną się codziennością i zobaczysz, że za 3 miesiące będziesz w takim miejscu, o którym dzisiaj marzysz. I tego właśnie Ci życzę. Do zobaczenia w wyzwaniu.